Witam serdecznie, nazywam się Wiola. Pokażę Wam, jak przygotować macę solną. To jest najlepszy przepis na macę solną, który przyda się do wykonania i dużych, i małych elementów. Z mojego doświadczenia wynika, że najlepiej używać mąki typ 450. Nie ma znaczenia, w jakiej kolejności będziemy dodawać nasze składniki. Masa lepiej się wyrabia, jeśli użyjemy letniej wody. Stopniowo dodajemy ciepłą wodę. Jeśli ciasto wyjdzie nam za rzadkie, dodajemy mąki pszennej. Konsystencja ciasta musi być elastyczna. Dzięki temu bez problemu będziemy mogli lepić małe elementy. Czas pieczenia może się różnić w zależności od piekarnika. Ja swoje dzieła wypiekam w temperaturze 100 stopni przez około 1,5 godziny. Pamiętajmy, aby nie używać termoobiegu. Gdy aniołek zmienia kolor, tak jak u mnie widać po lewej stronie, najprawdopodobniej jest już gotowy. Innym sposobem na wysuszenie jest suszenie na wolnym powietrzu lub suszenie przy otwartych drzwiczkach piekarnika. Masa solna nie traci swoich właściwości, o ile dobrze ją przechowujemy. Masę solną przechowujemy w chłodnym miejscu, ale nie w lodówce. W lodówce twardnieje. Dziękuję za obejrzenie filmiku. Zapraszam na kolejne inspiracje.